Cześć, witam Was w kolejnym zadaniu. Jest to już to drugie zadanie z naszej matury podstawowej. No i mamy tutaj takie dosyć duże liczby, jeżeli chodzi o potęgowanie. Mamy liczbę 2 do potęgi 50, razy 3 do potęgi 40 i to wszystko podzielone przez. Liczbę 36 do potęgi 10 i mamy to obliczyć, oczywiście, musicie pamiętać, że nikt nie będzie chciał, żebyście to tak naprawdę obliczali normalnie rachunkowo, tak żeby wyszła Wam z tego jakaś ogromna liczba. Tylko każdy chce, żebyście operowali na potęgach, więc znajomość takich operacji jest tutaj niezbędna. No to spróbujcie sobie zrobić to sami. No i dobra, przepiszemy sobie to wszystko, czyli mamy 2 do 50 razy 3 do 40. I to dzielimy przez 36 do 10. No i u góry, co my tak naprawdę mamy? Musimy to skrócić do takiej postaci, żeby łatwo było nam coś mnożyć i dzielić ze sobą, tak? Żeby zazwyczaj podstawy były takie same, albo wykładniki, tak, tej potęgi, ale zazwyczaj y, będziemy starali się tak przetworzyć czy przekonstruować to nasze wyrażenie żeby podstawy były podobne, dzięki czemu będziemy mogli sobie to odpowiednio dzielić. Zawsze tak będzie raczej, tak? Czyli próbujemy jakąś większą liczbę albo mniejszą zwiększyć lub zmniejszyć, żeby podstawy były takie same. Czyli widzimy, że z 36 musimy zrobić tą mniejszą liczbę, ok? Albo z tych mniejszych zrobić 36, czyli jak chcecie. Ale spróbujmy z 36 zrobić coś mniejszego. To to sobie przepiszemy: 2 do 50 razy 3 do 40. I jak możemy tą 36 do 10 rozbić? No to zobaczcie, możemy zrobić tak, że to jest 6 do 2, ok, i do 10, bo 6 do 2 to jest 36, i wtedy będzie to samo co to, tak? A jak potęgujemy sobie 2 do potęgi 10, to sobie to mnożymy, czyli to jest to samo co 6 do 20. A 6 do 20 to jest to samo co 2 do 20 razy 3 do 20. Oczywiście tutaj kłania się zasada wykonywania obliczeń na potęgach, co musicie sobie przypomnieć. No i znać to, oczywiście, tak? Najważniejsze jest to, że jeżeli mnożymy liczby, przy takich samych podstawach, to potęgi się dodają, tak? No i tutaj też jest to ważne, że jeżeli teraz chcemy sobie to pomnożyć, to oczywiście też musimy to rozdzielić w ten sposób, że potęgi zostają takie, jak w tej liczbie głównej. No i dobra, czyli pod spodem możemy sobie wpisać 2 do 20, razy 3 do 20 i to się równa. I zobaczcie, teraz możemy sobie to poskracać, ponieważ mnożenie i Dzielenie jest naprzemienne, więc możemy sobie to swobodnie tak zrobić. I mamy tutaj 2 do 50, dzielimy przez 2 do 20, tak? Czyli odejmujemy. Jeżeli mamy te same podstawy, to wykładnik potęgowy możemy odjąć, czyli to będzie 2 do 30, a tutaj mamy 3 do 40, podzielić na 3 do 20, czyli też tutaj odejmujemy 40 minus 20. To będzie 3 do 20. No i szukamy takiej odpowiedzi, bo już więcej z tym za bardzo nic się nie da zrobić, ponieważ mamy różne podstawy i różne wykładniki, więc tutaj już nic z tym nie zrobimy. I taką odpowiedzią jest odpowiedź C. No i super. Może jeszcze szybko, zanim skończymy, spróbuję znaleźć w internecie taką informację, gdzie możecie sobie znaleźć. E, właśnie takie najbardziej interesujące i potrzebne działanie na potęgach. No to włączę sobie szybciutko tutaj internet. No i otwórzmy sobie może pierwszy, lepszy z Matemaxa, zobaczmy potęgowanie. E, potęgi, pierwiastki, najważniejsze wzory. No i zobaczmy. O, zobaczcie, tutaj jest to dosyć istotne. Może spróbuję to powiększyć. I mamy A, czyli przy tych samych podstawach A. Kiedy sobie to mnożymy, to wykładniki dodajemy. Widzicie? Kiedy dzielimy liczby o tych samych podstawach, to wykładniki odejmujemy, czyli to, co robiliśmy przed chwilą. A jeżeli mnożymy liczby o różnych podstawach, ale o tym samym wykładniku, to wtedy mnożymy ze sobą podstawy, a wykładnik zostaje taki sam. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie te wzory, które tutaj mamy, Musieliśmy użyć w tym zadaniu, także są one mega ważne i mega potrzebne. Podobnie jest tutaj ze wzorami działań na pierwiastkach. Też Wam się to na pewno przyda, więc yy, no musicie je znać po prostu, ok? Żeby rozwiązać zadania, musicie je znać i wiedzieć, jak ich użyć. Zobaczcie na przykład ten. Mamy różne podstawy, a ten sam wykładnik, więc te liczby ze sobą mnożymy. No i. Tutaj mieliśmy tą samą sytuację, tak? Mieliśmy 6 do 20 i mamy różne podstawy, więc to ze sobą wymnażamy, a wykładnik zostaje taki sam. No i w porządku, to by było na tyle. Te wzory, które Wam pokazałem, możecie sobie wygooglować, wydrukować, czy gdzieś przepisać i spróbujcie mm, się ich nauczyć tak naprawdę, bo są one mega istotne. Dobra, wszystko z mojej strony, zadanie drugie zrobione. I zapraszam Was do kolejnego.